Lekcja z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, przybliżcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani we wnętrze miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość, jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciwko, jako i Pan odpuścił wam, tak jako i tak i wy. A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości. A pokój Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech panuje w sercach waszych, a wdzięczni bądźcie. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka z was obficie z wszelką mądrością. Nauczajcie sami siebie, napominajcie w psalmach i hymnach i pieśniach duchownych, w łasce śpiewając w sercach waszych Bogu. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez Niego Bogu i Ojcu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Onego czasu inne podobieństwo przedłożył, rzeszą mi Jezus, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu między pszenicą i odszedł. A gdy rosła trawa i owoc uczyniła, wtedy pokazał się mi kąkol. A przystąpiwszy słudzy gospodarscy, rzekli mu: Panie, czyżeś nie posiał dobrego nasienia na roli Twojej? Skąd tedy kąkol ma? I rzekł im: nieprzyjazny człowiek to uczynił. A słudzy rzekli mu: chcesz, pójdziemy i zbierzemy go. I rzekł: nie byście snać, zbierając kąkol, nie wykorzenili razem z nimi pszenicy. Dopuśćcie obojgu, ruść aż do żniwa, a czasu żniwa powiem żeńcom. Zbierzcie pierwej kąkol, a zwiążcie go w snopki ku spaleniu, a pszenicę zgromadźcie do gumna mojego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mamy miłowani wierni w Chrystusie. Dzisiaj przypowieść czytano. Przypowieść o pszenicy i kąkolu, która jest zarazem odpowiedzią na nurtujące ludzi pytanie, skąd się wzięło zło na tym świecie. Otóż oczywiście wzięło się ono z tego, że istoty obdarzone wolną wolą, jak anioły czy ludzie, mogą zgrzeszyć, mogą zmutować się przeciwko Panu Bogu, a to jest grzech. Natomiast tu konkretnie dla nas jako rodzaju ludzkiego grzech przyszedł przez szatana. O tym zawsze pamiętać, że diabeł jest tym nieprzyjacielem siejącym kąkol, siejącym niezgodę, siejącym herezję, grzech na polu, na którym ma ruść pszenica, więc to zboże, które służy żywieniu się, które służy wzrostowi ku Panu, które służy przede wszystkim dotarciu do Niego. I zatem grzech pochodzi od szatana. Szatan próbuje nasiać jak najwięcej zła, jak najwięcej zamieszać, zamotać, jak najwięcej do dobrego dosiać złego, żeby zło triumfowało nad dobrem. Widzimy, że Pan Bóg jako dobry gospodarz nie chce, aby kąkol był zbyt szybko wyrwany. Chce, by dobro i zło rosło na tym samym polu. Co to znaczy? Otóż Pan Bóg chce oczywiście tylko i wyłącznie dobra, ale negatywnie, w jakimś negatywnym tego słowa znaczeniu, dopuszcza istnienie zła po to, żeby dobro mogło się sprawić, żeby mogło w walce przetrwać i wytrwać. Gdyby pszenica rosła na polu, gdzie nie ma kąkolu, gdzie nie ma innych chwastów, byłoby jej łatwo. Miałoby słońce, wodę, minerały, glebę dla siebie. A tak musi walczyć o nie ze złem, który symbolizuje kąkol. Zatem zło dla nas, jakkolwiek jest czymś oczywiście złym, to jednak może mieć dla nas tą dobrą funkcję, jeżeli spełnia się niejako dla nas rolę służebną, bo dzięki temu możemy się również sprawdzić, wypróbować. Tylko i wyłącznie ludzie, którzy dowiodą Panu Bogu swojej wierności, będą tymi, którzy zostaną zebrani do tego gumna, czyli do stodoły, czyli tego miejsca, które jest po prostu niebem. Natomiast cały kąkol będzie spalony i będzie się palił i płonął na wieki. Taki jest smutny los grzeszników, ludzi, którzy świadomie wybrali grzech,
grzech śmiertelny, którzy wybrali bunt przeciwko Panu Bogu i wzgardzili przykazaniami Bożymi. Natomiast ci, którzy się uratują, będą na wieki radować się z Panem. I dobrze się też złożyło, że dzisiaj w tę niedzielę przypada również oktawa wszystkich świętych, a więc tych, którzy sprawdzili się w boju, którzy zwyciężyli, którzy dobiegli do mety jako pierwsi, którzy zdobyli wieniec chwały. Radujemy się ze wszystkimi świętymi, bo oni są tymi, którzy dają nam nadzieję, że i my możemy się nawrócić, możemy przez modlitwę, post, jałmużnę i walki, przede wszystkim oddanie Panu Bogu, zbawić i radować się z Chrystusem. Zatem niech wszyscy święci zawsze będą przed naszymi oczami, jako ci, którzy udowodnili, że zbawienie jest możliwe. W tym tygodniu mamy święto u nas w Polsce, świętego Stanisława Kostki, 13 listopada. Tego świętego, który żył ledwie 18 lat i w tym krótkim życiu praktykował cnoty w sposób doskonały. Święty Stanisław, który studiował w Wiedniu, w Wielkim Mieście, gdzie pleniły się herezja, więc ten konkol najgorszy jest zagrożenie dla czystości wiary, nie uległ pokusom heretyckim, kacerskim. Nie uległ też pokusom światowym, bo można skrzyżyć dwojako, odpaść od Boga dwojako. Czy to poprzez apostazję, zaprzeczenie uznanej prawdzie wiary katolickiej, a można odpaść poprzez złe życie, nie negując wprawdzie otwarcie przykazań Bożych i nauki Kościoła, ale nie żyjąc według nich, czyli praktycznie i de facto negując ich prawdziwość. I temu nie uległ święty Stanisław, uciekł z tego zarażonego i kacerstwem, i lekkością obyczajów miasta, uciekł do miasta Ingolstadt w Bawarii, gdzie do zakonu jezuitów przyjął go sam święty Piotr Kanizjusz, doktor Kościoła, i wypróbowawszy szczerość powołania świętego Stanisława, odesłał go do Rzymu, gdzie ten w czasie swojego nowicjatu, zarażony śmiertelną chorobą w wieku 18 lat, zmarł. Ale jaka to była wspaniała śmierć. Święty Stanisław Kostka miał widzenie, objawienie Najświętszej Maryi Panny, która nawiedziła go z dzieciątkiem Jezus. To jest prawdziwie słodka śmierć, gdy przy łóżku umierającego jest Matka Boża, jest dzieciątko Jezus. Nie zawsze oczywiście możemy liczyć na objawienie, takie objawienie, jak miał święty Stanisław Kostka. To była szczególna nagroda za jego świątobliwe, nieskalane, oddane Bogu życie, ale możemy zawsze liczyć, jeżeli będziemy dobrymi katolikami, że do końca, jeśli nie ulegniemy temu nieprzyjacielowi rodzaju ludzkiego, jakim jest szatan, nie zbłądzimy, czy to w wierze, czy w obyczajach, że Matka Boża, święty Józef i dzieciątko Jezus będą przy naszym grobie. Wspomnijmy też innych wielkich świętych, które obchodzimy, jak chociażby świętego Jozafata, tego, który zginął z rąk schizmatyków wschodnich ze względu na wierność Stolicy Apostolskiej, ze względu na prawdziwą miłość, jako oznacza chęć nawracania wszystkich do Kościoła, czyli do tej Arki Zbawienia, którą zbudował sam Chrystus, która zbudowana jest z drzewa Jego krzyża. Starałem się mieć tę rzymską, czystą wiarę obecnie, gdy nie ma tej wielkiej latarni, jaka była przez wszystkie wieki, gdy okupanci Stolicy Piotrowej głoszą najstraszniejsze rzeczy, tolerują najstraszniejsze rzeczy i dają bardzo zły przykład, zwodząc ogromne rzesze i zniepraniając ogromne rzesze katolików, czy też nominalnych katolików, prowadząc ich do wiecznego potępienia. Musimy mieć rzymsko-katolicką wiarę, bo tylko taka jest prawdziwa wiara świętego Piotra i jego prawowitych następców, świętego Piotra i wszystkich tych, którzy nauczali czystej wiary rzymskokatolickiej aż do Ojca Świętego Piusa XII. Mamy również 12 listopada święto świętych braci męczenników polskich. To są benedyktyni, którzy, część z nich była zresztą Włochami, którzy zginęli w zachodniej Polsce, w Międzyrzeczu. Tam zginęli za wiarę Chrystusową, jako takie pierwociny polskiego Kościoła.
jako pierwsi męczennicy, którzy przelali, jedni z pierwszych męczenników, którzy przelali krew za Chrystusa, bo wcześniej, co prawda, święty Wojciech, ale on został zamordowany przez pogańskich Prusów i to miejsce, gdzie on został zamordowany, leży dzisiaj w Polsce, ale wtedy to były terytoria pruskie, nie polskie. Tymczasem święci bracia męczennicy polscy, niezależnie od pochodzenia, bo część z nich była Włochami, część była Polakami, zginęli jako pierwociny właśnie kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich. Winniśmy im za to cześć, za to, że przelali krew swoją dla Chrystusa na naszej ziemi, że uświęcili tę ziemię, uczynili ją płodną dla Chrystusa, uczynili tę ziemię tak podatną na naukę Chrystusową i tak w sumie, licząc sumarycznie naszą historię, dość jednak wierną Chrystusowi, Jego Kościołowi katolickiemu. Teraz, gdy tak straszliwe błędy zalewają cały świat, gdy również i w Polsce próbują się zakorzenić najbardziej bezbożne rzeczy, gorsze jeszcze niż zabobon pogański, z którym walczyli święci bracia męczennicy polscy, musimy szczególnie odwoływać się do świętych naszych patronów, którzy w niebie orędują za nami, którzy trzymają straż w naszym imieniu przed tronem Chrystusa Króla, którzy bezustannie upraszają Go, błagają Go, wielbią Go i wstawiają się za nami, byśmy wytrwali, byśmy w jak największej liczbie dotarli do bramy zbawienia. Pamiętajmy, że mamy Królową w niebie, Królową Anielską, ale również Królową wszystkich świętych, w tym też Królową świętych polskich i Królową naszej ziemi, którą wybraliśmy na naszą Królową i w sumie nigdy nie odwołaliśmy tych ślubów, co najwyżej byliśmy ich i mieli to bardzo często niewierni lub byliśmy im niegodni. Pamiętajmy, że mamy Matkę, która kocha nas bezgranicznie, o wiele bardziej niż my potrafimy sobie to wyobrazić, która jest nam wierniejsza niż my jesteśmy wierni, jej wierni, która jest wobec nas uczciwsza niż my jesteśmy wobec niej, która jest o wiele bardziej kocha naszą ojczyznę i kocha o wiele bardziej nasz lud niż my sami potrafimy sobie, niż potrafimy nawet sobie to, bardziej niż potrafimy sobie to sami wyobrazić. Prośmy Królową wszystkich świętych, Królową Anielską, Królową Królestwa Polskiego o opiekę, o to, by nas nie wypuszczała ze swoich rąk i by też nam przypominała przykład tych wielkich świętych, byśmy byli ich godni, byśmy byli godnymi rodakami świętego Stanisława Kostki, świętego Jozafata, czy też świętych braci męczenników polskich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Królowo wszystkich świętych. Amen.